Cześć, witajcie na wideotesty.pl, jestem Marcin. Przedstawię Wam dzisiaj myszkę Speedlink Kudos Z9. Na początek przyznam, że firma Speedlink kojarzy mi się bardziej z kierownicami czy gamepadami, chociażby z testowanym niedawno gamepadem Speedlink Theory, który w testach wypadł zresztą bardzo dobrze. Natomiast tutaj mamy myszkę dla graczy, która o dziwo też okazała się porządna i całkiem interesująca. Co z niej fajnego dowiecie się za chwilę, natomiast zobaczmy sobie jeszcze na szybko, co jest w zestawie. Mamy instrukcję oraz oprogramowanie. Powiem Wam też, że ta myszka współdziała także ze smartfonami, jak to się odbywa, zobaczycie w dalszej części. A teraz jeszcze szybciutko podstawowe informacje. Mamy 5 profili w tej myszce, które sobie konfigurujemy w tym właśnie oprogramowaniu. DPI to 8200, sensor laserowy, prawdopodobnie jest to Avago 9800, natomiast nigdzie nie jest to oficjalnie napisane. Aplikacja do pobrania i kolejne zalety. Wbudowana pamięć myszki, czterokierunkowa rolka, czyli rzadko spotykana rzecz w myszkach dla graczy, 9 programowanych przycisków, konfigurowana częstotliwość próbkowania, przełącznik profili oraz DPI, opleciony kabel o długości 1,8 m. To by było na tyle, moi drodzy, z szybkich informacji wstępnych. Kabelek naprawdę fajnie zabezpieczony, taki dość miękki, pozłacany wtyk USB oczywiście. Jak widzicie, myszka także podświetlana, całkiem fajna, całkiem wygodna, taka średniej wielkości, dobra do palm gripa, do claw gripa oczywiście też jakoś tam się nada, zależy to oczywiście od wielkości dłoni. Jak widzicie, mamy podświetlenie, tu elementy podświetlane oraz rolka. I teraz jeśli używamy tego przełącznika profili, zmieniają nam się kolory, dzięki czemu przerzucamy się na kolejny z 5 profili. I na każdym profilu możemy także klikać tym przyciskiem, co zmienia nam wartości DPI. Też podpowiada nam wyświetlacz. Więc bardzo fajnie to wszystko jest organizowane. Jeśli chodzi o przyciski, to tak jak mówiłem, mamy czterokierunkową rolkę. Rolka działa też jako przycisk, czyli w sumie są to 3 przyciski plus scrollowanie do przodu, do tyłu. Rolka, jak widzicie, dość cienka, natomiast porządnie wykonana. Palec leży dobrze, ponieważ jest gumowana. I dalej widzimy 4 przyciski, właśnie te 2, które Wam pokazałem. Zmiana profili i zmiana DPI przypisane na stałe. Natomiast tu po bokach mam jeszcze 2 przyciski konfigurowane, jak widzicie. Standardowe jest tutaj ustawione zwiększanie lub zmniejszanie głośności systemowej. Przyznacie, że całkiem fajna funkcja. Natomiast po boku, pod kciukiem mam jeszcze 2 przyciski, które są dobrze rozmieszczone. Nie ma problemu z dosięgnięciem tym kciukiem bez zbytniej gimnastyki. Natomiast co mi się w tych przyciskach troszeczkę nie podoba, że są z błyszczącego plastiku i to uczucie wciskania jest takie nie do końca jak być powinno. Przy okazji słyszycie, że są dość ciche. Moim zdaniem wciska się je wręcz zbyt lekko, nie dają żadnego oporu. Oczywiście kwestia przyzwyczajenia, nie jest to jakaś wielka wada, po prostu takie moje spostrzeżenie z użytkowania. Jeśli chodzi o błyszczący plastik, mamy tutaj poza tymi przyciskami troszeczkę elementów tu oraz z przodu, tak więc nie jest źle. Przy okazji, jak już jesteśmy na spodzie, zobaczcie, mamy duże, fajne ślizgacze, sensor laserowy, 8200 DPI i generalnie jeśli chodzi o ślizg tej myszki, to jest naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o wyważenie myszki, to jest całkiem dobre, nie jest ona ani ciężka, ani lekka, nie posiada żadnych wymiennych ciężarków, jak widzicie. Jeśli by Was interesowała dokładna waga tej myszki, to jest to 91 gram. Natomiast wyprofilowana jest bardzo fajnie pod gracza praworęcznego. Tutaj mamy profilowanie na kciuk. Same przyciski główne, lewy, prawy też są troszeczkę wyprofilowane. Jak widzicie, sama myszka nam opada na prawą stronę. I z tej strony mamy też lekkie profilowanie. Gumowane powierzchnie po bokach, które zapewniają dobry chwyt. Jeśli chodzi o przyciski główne, klikają właśnie tak. Jeśli chodzi o samą pracę tych przycisków głównych, to klikają dobrze na całej powierzchni. Natomiast co do takiego samego odczucia tego kliku, to czegoś mi tutaj brakowało. Jeśli chodzi o wykończenie, to tworzywo jest naprawdę fajne, takie antypoślizgowe. Moim zdaniem bardzo fajny czerwony kolor. Nie wygląda to jak taki tandetny plastik, tylko bardziej jak taki lakier. Naprawdę niezłe to robi wrażenie, więc pod tym względem jest naprawdę ok. Teraz pokażę Wam, co możemy zrobić ze smartfonem i tą myszką. Odpalamy aplikację Speedlink Kudos, klikamy Connect i proszę bardzo, na ekranie smartfona widzimy kilka opcji. Przede wszystkim profile. Jak widzicie, myszka reaguje, już Wam to pokażę lepiej. W tej chwili czerwony profil. Klikamy na zielony, niebieski
i możemy sobie tutaj ustawić chociażby funkcję na przykład prawego przycisku. Teraz sobie włączyłem, powiedzmy, że multimedia, wchodzimy, ustawiamy i można to sobie bardzo prosto skonfigurować. Jak widzicie, możemy to zrobić dla wszystkich naszych przycisków. Po prostu jak jesteśmy w grze, nie musimy wychodzić do Windowsa, możemy sobie szybko przy pomocy smartfona przestawić jakąś funkcję tej myszki. Jak dla mnie gadżet, ale oczywiście wielu osobom może się to jakoś przydać w mniejszym lub większym stopniu. No i cóż, pora na podsumowanie. Kudos Z9 moim zdaniem to udana konstrukcja w dość dobrej cenie. Około 200 zł jak za taką myszkę, nie jest to jakaś wygórowana cena. Myszka całkiem fajna, ma dość dużo przycisków, ma dużo zalet. Generalnie jest dość wygodna, sensor ma precyzyjny, tak więc pod tym względem nie ma do czego się przyczepić. Osobiście korzystało mi się z tej myszki dobrze, chociaż nie rewelacyjnie. Natomiast jest dobra dla osób o średnich i dużych dłoniach. Zapewnia duży komfort. Przy okazji mamy też fajne oprogramowanie, możemy ją sobie świetnie skonfigurować. No i mamy też tą aplikację na Androida i iOS, dzięki której możemy też konfigurować sobie tą myszkę z poziomu smartfona. Tak więc generalnie myślę, że produkt udany. A jeśli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam Was do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!